konkursu na konkurs, z serii na serię Adam Mały skakał coraz gorzej. W Garmisch-Partenkirchen po raz pierwszy w tym sezonie nie zmieścił się nawet w pierwszej dwudziestce. Mimo coraz gorszych wyników zapowiadał walkę do końca turnieju. Będę walczył, będę chciał jak najlepiej się jeszcze pokazać w tym turnieju. Decyzja o wycofaniu Małysza zapadła wczoraj przed północą. Dziś samego rana Adam Małysz wsiadł w samochód i w towarzystwie Łukasza Kruczka wrócił do Polski. Nie znam zawodnika, który jest w stanie wyeliminować błędy w czasie turnieju. Jeżeli nie czujesz się pewnie, lepiej się wycofać. W tej chwili Heinz Kutin czeka z kolacją na zmienników Bachledy i Małysza. Z powodu śnieżycy w Austrii Rafał Ślisz i Stefan Hula wciąż są w drodze. I tak oto dzień wolny stał się dniem historycznym. Czy ta odważna decyzja przyniesie efekty? Przekonamy się już niedługo. Mistrzostwa Świata w lotach zakopane, a przede wszystkim Igrzyska Olimpijskie coraz bliżej. Spod tonącej we mgle Bergizel, która czeka na jutrzejsze kwalifikacje, dla sportu Bartosz Heller.